told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Witam wszystkich. Witajcie na mojej kolejnej wyprawie. Tym razem odwiedzę opuszczone gospodarstwo, na którym niegdyś tętniło życie. Niestety para staruszków, która tutaj mieszkała, odeszła już z tego świata, zostawiając po sobie te niesamowite miejsce i kilka ciężarówek. Wszystko postaram się wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Zaczniemy od tego niewielkiego domku. Jak widać, sufit już runął, czyli muszę naprawdę uważać. Belki są przegnite. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa eksploracja. Zapraszam was. Nie czekajmy dłużej. Tutaj mamy kominek. Zobaczcie. Część rzeczy runęła na dół. Wprost ze strychu. Na który również postaram się wspiąć. Oczywiście będzie to ryzykowne. Ze względu na to, że belki są spróchniałe. Tutaj mamy troszkę mebli. Zobaczcie, kryształowe klamki. Tutaj co? Być może spiżarnia? Raczej tak. Kafelki. Włoskie, scandino, italiano. Kilka włoskich kafelek ozdobnych. Bardzo ładne. Idziemy dalej. Z tego co wiem, to jest tutaj jedno pomieszczenie, który oddaje charakter temu miejscu, albowiem dom został opuszczony prawie 30 lat temu. Meble nadal tutaj są. Zobaczcie ten piękny kredens. Jakie zdobienia. Tutaj mamy motyw zwierzęcy. Kredens może mieć nawet 50 lat i nadal jest w dobrej kondycji. O kurde, zobaczcie, jaki piękny obraz. Stół zabytkowy. Wow, jaka zdobiona noga. Zobaczcie, ile ktoś włożył pracy, żeby wystrugać taką nogę od stołu. Tu widać krzesła też bardzo ładne. Maszyna do szycia. Podejdziemy bliżej do obrazu. Sprawa. Lampka. Szuflady. Ciekawe, czy coś znajduje się w takich szufladach. Ciężko mi powiedzieć. Nie. Puste.
3 działa. Nie ma przeciągniętej linki. Szkoda. Tu coś w rodzaju kominka. Obraz prezentuje się naprawdę fajnie. Przejdziemy teraz do kolejnego pomieszczenia. Co tutaj się znajduje? Część kuchenna. Tutaj również kominek. Meble. Tam widzimy jeszcze jeden obiekt. Postaram się go wam pokazać. Myślę, że nie będzie problemu. A co tutaj? Łazienka. O, a tutaj mamy resztę tych kafelek, które wam wcześniej pokazywałem. Teraz już wiemy, że to włoskie kafelki. Wanna starego typu. Najprawdopodobniej szelki pilarza. Tak mi się wydaje. A tutaj mamy jakiś ładny stół. Naprawdę się dziwię, że jeszcze tutaj stoi. Takie stoły są bardzo dużo warte. Wykończenia mosiężne. Tutaj mamy jeszcze jedno pomieszczenie. Zejście do piwnicy. Super. O, ale widzę, że piwnica pusta. Szkoda. Liczyłem, że coś fajnego tutaj znajdziemy. Niestety nie udało się tym razem. Jest tutaj gdzieś wejście na górę. Zresztą widzieliśmy, że strych jest na pewno właśnie tutaj, a ja tylko muszę się po prostu do niego dostać. Mamy i schody. Wyglądają na stabilne. Zobaczcie, wdarła się tutaj roślinność. O kurde. Bardzo bym chciał tam dojść, tylko zauważcie, że wszystko już popękało. Czy utrzyma mu ciężar? Czy nie? Udało się przejść. Wiem, że to było ryzykowne, ale czegoś nie robi dla dobrego urbexu. Mamy chyba część pieca, tak.
Boiler? O kurde. Oby tylko się nie zarwało. Tutaj mamy jakiś obraz. Na półkach. Jakieś śrubki. Nic konkretnego tutaj nie znaleźliśmy. Dlatego powoli będziemy wracać. O, mamy tutaj kasę. Kasa fiskalna. Jakaś bardzo stara. Pomonto. Będziemy się kierować do tych kolejnych pomieszczeń, które tam widziałem. Idziemy dalej. Zobaczcie. Stary zegar. O kurde. Naprawdę musi być wiekowy. Trzeba tylko stąd wyjść bezpiecznie. Dobra. Udało się uniknąć konfrontacji z glebą. Dobra. Lecimy do innych obiektów, które są w okolicy. Tutaj mamy ciężarówkę. A tam kemping. Jednak spróbujemy wejść z drugiej strony. Jeszcze raz przejdziemy przez ten piękny pokój z obrazem. I lecimy dalej. A tutaj co jest? Tutaj nie byliśmy. Jakiś pokoik mały. Dziura. Dobra. Idziemy. Tu taka lodówka przemysłowa. Musiał ją kiedyś w sklepie mieć. Jest. No, była tu przechowywana pewnie trzoda chlewna. Tak jest. Nie ma innej opcji. Tu mamy już wyjście na główną ulicę. Tam jest jakiś sprzęt. O, ptaszek sobie lata. Tutaj jakaś całkiem fajna komutka. Dobra, obejdziemy naokoło. Nie będę tutaj skakał, jak jest możliwość przejścia normalną drogą.
kolejne pomieszczenia. To wygląda na garaż. Papieżaki, uważajcie na nie. Jak się uda, to podejdę jeszcze do tego kempingu, a stamtąd już zakończę. I w tamtym miejscu najprawdopodobniej zakończę eksplorację. Być może ich działalność wyglądała na tym, że zajmowali się wycinką drzew. Kto wie? Dobra. Ostatni raz zerkniemy na ten piękny kredens. Będziemy się oddalać już z domu. Spróbujemy wejść do kempingu, który stoi trochę dalej. Widać, że od dawna nikt tutaj nie przyjeżdża. Gospodarstwo powoli zostaje przejęte przez naturę. Wszystko zarasta. Oto nasz budynek. Budynek mieszkalny. Z tyłu jest stodoła. Dobra. Najwyższy czas się pożegnać. W tym miejscu zakończę eksplorację już. Mam nadzieję, że domek wam się podobał. Niestety moja podróż dobiega końca, a my widzimy się znów za tydzień w piątek lub w inne dni. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.